Drodzy przyjaciele, witamy was serdecznie. Gdziekolwiek jesteś i te słowa dochodzą teraz do ciebie, wiedz, że to może być przełomowy dzień w twoim życiu. Jesteśmy tutaj w tym celu, aby powiedzieć wam słowa życia. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa. Nie jesteśmy religijną grupą. Nie należymy do żadnej religijnej frakcji w tym kraju. Jesteśmy ludźmi osobiście chodzącymi z Bogiem każdego dnia. Duch Święty zamieszkał w nas i dzisiaj jesteśmy głosem Boga do was. Ktokolwiek z was usłyszy nasze słowa, będzie słyszał słowa Boga. Dzisiaj słowa Boga mogą dotrzeć do ciebie głęboko, tak jak dotarły do nas. One mogą zmienić twoje życie. Jeżeli tylko zechcesz, jeżeli będziesz słuchał, jeżeli zechcesz wierzyć, to dzisiaj twoje życie może ulec zmianie. Potężny Święty Duch, Duch Boga Ojca, On jest w stanie zmienić dzisiaj twoje życie. Będziesz słyszał dzisiaj Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o tym, który był, jest i będzie wiecznym Zbawicielu. To On, Władca Wszechświata, tak umiłował ten świat, że zszedł na ziemię jako człowiek i umarł za grzechy ludzi, a potem za trzy dni wstał z martwych po to, abyś ty mógł żyć. To dobra wiadomość. Chrystus w ciele wstał z martwych. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali Go tutaj na ziemi jako zmartwychwstałego. Ten zmartwychwstały dzisiaj mówi do ciebie, jeżeli głos mój usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca jak w dniu buntu. Dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Ewangelia do ciebie dociera. Dzisiaj Święty Duch mówi do ciebie, że potrzebujesz Boga. Dzisiaj Święty Duch mówi do ciebie, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za free, za free. Ewangelia to usprawiedliwienie Boże za darmo. Jeszcze dziś zechciej posłuchać i zechciej uwierzyć. Wywyższamy ciebie, Jezus. Nowy dzień zaczynam na Syjonie. Wprowadzam w czyn słowa twe. Wysławiam ciebie, Jahwe, za cudowne dzieło.
że w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi izraelskiej, when Jesus was walking on Hebrew land in Israel, Żydom się wydawało, Jewish people thought, że znają Boga. That they knew God. Oni mieli swoją świątynię. They had their temple. Oni mieli swoje prawa. They had their laws. Oni mieli swoje zasady. Their rules. Oni pokazywali swoją pobożność. They showed how godly they are. Ale kiedy przyszedł Jezus, but when Jesus came, On wszedł między nich. He came in between them. I to On zaprezentował Boga. And Jesus was the one that presented God himself. On wszedł do nich w ciele. He came to them in flesh, in body. On powiedział, he said, kto wierzy we mnie, whosoever believes in me, wierzy w Ojca, believes in Father. On powiedział, he said, ja jestem droga, I am the way, i nikt inny, and no one else, nie poprowadzi was do Ojca, will lead you to Father. To Mesjasz. This is the Messiah. Żydzi go nie rozpoznali. Jewish people didn't recognize him. Ukrzyżowali go. They crucified him. Myśleli, they thought, że to buntownik. That this was some kind of dzisiaj w naszym kraju. Today in their country, in another country. Kiedy mówi się o Jezusie, when we talk about Jesus, to też ludzie myślą, people thought, think, że jesteśmy buntownikami. That we are breaking some rules. Ale my opowiadamy to. But we just say, co robił Jezus w Izraelu. And we just talk what God, Jesus, was doing in Israel. On prezentował Ojca. He was presenting Father. To, w co oni wierzyli, what they believed in, zeszło na ziemię. Came to the earth. Może długo chodzisz do kościoła. Maybe you're going to church for a long time. Może jesteś porządnym człowiekiem. Maybe you're a really decent man. Może uważasz, że znasz Boga. Maybe you think you know God. Ale jeżeli nigdy nie słyszałeś, but if you never heard, tej prostej Ewangelii, this simple gospel, this simple news, głęboko w swoim sercu, deep in your heart, to ona nigdy tam nie zaistniała. It never started living there. Można wiedzieć, że jest Bóg. You can know there is God. Można nawet postępować. You can even be godly person. Zgodnie z pewnymi zasadami. According to some rules. Ale nigdy go nie znać. And still don't know him. Mówimy wam dzisiaj. We're telling you today. Że Boga można poznać. That you can get to know God. Żeby poznać Boga, to get to know him, nie trzeba iść do kościoła. You don't have to go to church. Nie trzeba być dobrym człowiekiem. You don't have to be a good person. Nie trzeba niczego. You don't have to do anything. Trzeba po prostu przyjść. You just have to come. I powiedzieć tak. And say, Panie Boże, God, ja nie znam Ciebie. I don't know you. Słyszałem o Tobie. I heard about you. Mówili o Tobie w domu moim. They told me about you in my home. Mówili w szkole. In school. Mówili w kościele. In church. Ale ja Ciebie nie znam. But I don't know you. Tak jak Żydzi kiedyś. Just like Jewish people before. Boże mój. God. Przyjdź do mojego życia. Come into my life. Ja usłyszałem dziś o Jezusie. I heard about Jesus. Usłyszałem, że umarł za moje grzechy. That he forgave my sins. That he died for my sins. Ja wierzę w to. I believe in it. Nie wiem do końca, jak to jest. I don't really know how it all goes. Ale wierzę w to. But I believe in it. Przyjdź do mnie. Come to me, God. Zgodnie z moją wiarą. According to my faith. Bo ja wierzę. Because I believe. A ty powiedziałeś. And you said. Że sprawiedliwy mój. That the righteous one. Z wiary żyć będzie. Will be living by faith. Więc ja wierzę. So I believe. Więc ty przyjdź. So you come. Bo ja wierzę. Because I believe. Niech twoje życie. Let your life. Wejdzie we mnie. Come to my life. Przez moją wiarę. Because of my faith. Widzisz? See? To jest przyjście do Boga. This is coming to God. Tak jak On powiedział. Just as He said. Na Jego zasadach. On His terms. On nie oczekuje. He doesn't have any. Twoich dobrych czynów. He doesn't want you to do good deeds. On oczekuje. He wants you. Że będziesz Mu wierzył. To trust in Him. Jak On powiedział. To believe him as he said. Że Jezus Chrystus. That Jesus Christ. Umarł za twoje grzechy. Died for your sins.
to ty musisz w to uwierzyć. You just believe in it. I wtedy and then zrobisz to, czego on chce. You will do as he wants. Jak on powiedział. Because he said, mój syn wstał z martwych. My son was resurrected from the dead. To ty musisz w to uwierzyć. If he said so, you have to believe in it. I zrobisz to, czego on chce. And you will do as he wants. A kiedy ty to zrobisz, and when you do that, to on wtedy przyjdzie. He will come to you. I przemieni cię w innego człowieka. And will make you new person. Słuchajcie tej Ewangelii. Listen to this gospel. Słuchajcie tego, co ci ludzie mówią. Listen to us. Bo to są słowa życia. Those are the words of life. Święci się i królestwo Twe w mocy objawia się. O, chwała Twa wznosi mnie, Królu mój, Jahwe, uwielbiam Cię. Imię Twe święci się. Yeah.